wczoraj mieliśmy pierwsze spotkanie, taki rozruch typowy. Dzisiaj pierwsza gra. Ruszamy już tak pełną parą od wtorku. Będziemy przygotowywać się 3 razy w tygodniu, wtorek, czwartek, piątek. Do rozpoczęcia sezonu mam zaplanowanych 5 lub 6 sparingów. To są różni przeciwnicy, bo jest i 4. liga, Spartakus Daleszyce, jest i również B-klasa, Gielka S Krasocin. W następnej właśnie to jest nasz sparing. Graliśmy z Sopem Rykoszyn, planując te sparingi, chcieliśmy, żeby każdy z opaków miał zagrane 90 minut. I ten warunek udało się spełnić. Niektórzy nawet troszeczkę więcej pograli. Poświęciliśmy ku temu, żeby po prostu te 2 pierwsze sparingi na to, by zobaczyć, jak chłopaki prezentują się po tej przerwie krótkiej, wakacyjnej. No, na pewno będziemy przede wszystkim jeszcze szlifować kondycję, przede wszystkim siłę, szybkość, dynamikę, po prostu to, co będzie nam bardzo potrzebne. Ten okres jest bardzo krótki, bo już niedługo zaczyna się liga. A druga sprawa to jest, będziemy musieli też zgrać nowych zawodników, którzy do nas doszli. Jeszcze nie wykluczone, że ktoś do nas jutro przyjedzie, ponieważ no, zmiany zaszły duże w naszym zespole i trzeba będzie też poświęcić dużo, dużo czasu na wypracowanie nowej jakiejś systemu gry i dopasowaniu tych nowych chłopaków, którzy przyszli do naszego zespołu. Mhm.